Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest coraz bardziej napięta. Działające tam związki zawodowe powołały komitet protestacyjno-strajkowy. Powołanie komitetu protestacyjno-strajkowego ma związek z brakiem reakcji zarządu na przedłużenie o kolejne 10 lat gwarancji zatrudnienia dla załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związki zawodowe wystąpiły do zarządu o pilne, w terminie nieprzekraczającym 3 dni spotkanie, celem podpisania porozumienia. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej wydał oświadczenie. Napisał w nim, że zapowiedzi strajku w kopalniach i zatrzymania wydobycia postrzega jako jawne działanie na szkodę spółki, górników i jej pracowników. Zapewnił jednocześnie, że wprowadzane w spółce zmiany i oszczędności są konieczne, jednak wypłaty i miejsca pracy są bezpieczne.